Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Gala KSW 70 już za chwilę i Michał Matela chyba nie może się doczekać starcia z Pudzianem, bo tam szarpnąłeś gdzieś rękę Pudziana przy zbiciu piątki, chyba się Mariusz tego nie spodziewał. Nie, po prostu przybiłem piątkę, tak jak mam to w zwyczaju, kto mnie zna, no to wie, że zawsze tak przybiłem piątkę, więc nie było w tym nic złośliwego ani nadzwyczajnego. Ale jesteś zmotywowany na pewno przed tym pojedynkiem, Michał, i to widać. Ja myślę, że przed każdym pojedynkiem jestem motywowany. Naprawdę przykładam się do swojej pracy i biorę pieniądze za coś i nie chciałbym, żeby ludzie byli rozczarowani, więc to jest coś, co mi sprawia ogromną przyjemność i zawsze staram się osiągnąć maksimum swojej formy. Czy polubiłeś wagę ciężką ze względu na te dni przed galą, bo ty jesteś innym człowiekiem? Nie, no jakby no już mieliśmy okazję nieraz rozmawiać i udzielać się wywiadu, więc sam wiesz, że jestem zupełnie inaczej, no ale jakby to też jest część pracy. Tym razem wyjątkowo mogłem to pominąć i widzę, jak jestem dla was złośliwy, ale no też musicie zrozumieć, że to jest taka też po prostu część pracy i my się naprawdę doprowadzamy do granic wytrzymałości, jeżeli chodzi o to robienie wagi. Pierwszy wywiad, pamiętam twój po ogłoszeniu tego pojedynku, powiedziałeś, że Pudzian nigdy nie wymięka na robocie. Czy ty spodziewasz się siekanki? Bo ja się spodziewam siekanki. Mariusz jest takim zawodnikiem, że jak on to mówi, jak się drzwi zamykają, to ile fabryka dała? No, ja tak myślę, że w momencie, kiedy poczuję, że zaczynam przejmować inicjatywę, to po prostu pójdzie we mnie. Michał, wiemy, że już walczyłeś w cięższych kategoriach wagowych, ale czy wchodząc jutro do klatki będziesz najcięższą wersją z siebie? Tak, zdecydowanie tak. Miałem okazję walczyć w przeszłości w wadze ciężkiej, ale zawsze z ogromną niedowagą. To nawet było ponad 10 kg, ponieważ tak akurat układały się w tamtych czasach walki, że dostałem taką propozycję. To nie były takie czasy jak dzisiaj, że można było sobie dobierać przeciwników, gale i tak dalej, tylko dostawałem telefon parę dni wcześniej, że jest gala tu i tu, w takiej i takiej wadze i za takie pieniądze. I czy się decyduje i zazwyczaj po prostu jako osoba, która kocha wyzwania i wychodzi ze strefy komfortu, akceptowałem. Jeśli okaże się, a na pewno to zakładasz, bo przecież jedyna opcja dla fightera to jest zwycięstwo, jeżeli zakładasz zwycięstwo w tej walce, to czy będzie krok dalej i czy w grę wchodzą kolejne pojedynki w kategorii ciężkiej? Właściwie patrząc na ranking KSW, to tylko dwóch zawodników jest już wyżej niż Mariusz Pudzianowski. Wiesz co, chyba zostawię to oczywiście włodarzom KSW, jeżeli przyjdą do mnie z jakąś fajną propozycją i z dużym wyzwaniem, no to dlaczego by nie spróbować, ale ogólnie na co dzień myślę, że jednak zostaje w wadze średniej. Gdybyś miał wskazać ten jeden element, którego obawiasz się ze strony Mariusza Pudzianowskiego, jaki byłby ten element? Wybierzmy ten jeden. So, no, myślę, że jestem gotowy na scenariusze wszystkie, które Mariusz może mi zaserwować, aczkolwiek oczywiście to jest walka i co innego sobie coś wizualizować, a co innego, kiedy się z tym konfrontujesz ciało w ciało, więc no zobaczymy, jak to się wszystko jutro okaże. Nie? Uważasz, że jest moc nokautująca w tych ciosach Mariusza? On zazwyczaj to jest nokaut techniczny, ale gdzieś tam Gracie'ego usadził. Nie, oczywiście, no to jest waga. Siła to jest masa razy przyspieszenie. Wiemy, że Mariusz tą masę ma. Przyspieszenie na początku walki też ma, więc na pewno będę musiał w początkowej fazie walki uważać najbardziej. No ale to ja też jakby mam czym uderzyć i myślę, że Mariusz też o tym wie, więc zobaczymy, kto pierwszy trafi. Czy udało się znaleźć stylistycznie podobnych sparring partnerów? No bo ciężko myślę, że podobnego znaleźć do Mariusza Pudzianowskiego. Wiesz co, no mam to ogromne szczęście, że naprawdę mam dwóch bardzo dużych sparring partnerów u siebie w klubie. Jednego Piwko, który w ostatnich tygodniach właściwie zerwał biceps. Jestem mu bardzo wdzięczny. I też jest Iwan, który u nas trenuje. Oboje ważą powyżej 115 kg. Jeden ma bardzo mocny grappling, bo jest chyba wicemistrzem świata sprzed miesiąca i wicemistrzem Polski też sprzed pół miesiąca, o ile dobrze pamiętam, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski. A Iwan znowu jest troszeczkę wyższym zawodnikiem, z lepszą stójką, więc jakby miałem takie dwa zupełnie inne style, które na zmianę wchodziły mi co rundę. Pierwsze dwa tygodnie to po prostu była męka, bo w momencie, kiedy ja walczę na co dzień w kategorii średniej, ja muszę się tutaj mierzyć ze zawodnikami, którzy ważą powyżej 115 kg i oni się zmieniają co rundę, a jestem cały czas w środku, to naprawdę nie było lekko. Ale po dwóch tygodniach nastąpiła adaptacja, coraz lepiej się czułem, wręcz bym powiedział, że w końcowej fazie zacząłem przejmować inicjatywę i prowadzić sparingi, nie? Paulina Klimek zadała to pytanie w dość dwuznaczny sposób, może ja zapytam inaczej, czy gabaryty mają znaczenie? Ja odpowiem tak samo, jak odpowiedziałem na scenie, w sobotę nie będą miały znaczenia. Im dłużej generalnie ta walka będzie trwała, tym powinno być łatwiej dla ciebie?
Myślę, że tak. No wiesz, ja z perspektywy sparingowej, jak sobie patrzę, to mi najgorzej jest sparować z zawodnikami, którzy są silni jak na swoją wagę, ale mają mniejszą wagę ode mnie, a są dużo ode mnie szybsi, tak? I to jest dla mnie najbardziej męczące, bo oni są dużo bardziej ruchliwi i wcale nie jest tak, że oni dużo lżej biją, więc myślę, że to będzie taki jeden z znaczących punktów walce. W trzeciej rundzie pojedynku z Jayem Silvą Mariusz Pudzianowski był w stanie wstać z parteru spod Jaya Silvy, a czy uważasz, że będzie w stanie wstać spod ciebie? Bo ty jak zabetonujesz tymi biodrami, jak złapiesz krucyfiks, to jest w zasadzie kaplica. Zobaczymy. Wszystko się okaże jutro. Ja się czuję komfortowo. Krucyfiks to jest jeden z moich ulubionych pozycji i mało kto, powiem nieskromnie, udaje mu się wychodzić. Czy to na sparingach, czy to nawet na treningach parterowych. Jak już złapię, zabetonuję, no to już trzeba wzywać koparkę. Ta różnica w wadze może będzie duża, ale dużo osób już tam żartowało, że to nie Pudzian, tylko Chudzian. Spodziewałeś się tak niewielkiego Mariusza Pudzianowskiego, bo to jest jeden z najbardziej dociętych Mariuszów na pewno w karierze. Mariusz to atleta i też przygotowuje się pod kątem swojego przyszłego przeciwnika. Teraz wie, że ja jestem troszkę szybszy od jego poprzednich przeciwników, więc też dostosował się swoją masą do mojej osoby. Czy ty widzisz jakieś minusy nabrania tej wagi? Jesteś może wolniejszy? Jak to widziałeś na sparingach? Ja nie nabierałem masy. Ja naturalnie ważę tyle na co dzień i po prostu zostałem w tej wadze, w której chodzę na treningowo, bo jak się zaczynam przygotowywać do swoich walk w wadze średniej, to zawsze tyle ważę na początku. Dopiero kolejny miesiąc jakby to jest odpuszczenie troszeczkę węgli i zmiana diety i wtedy schodzimy na te 9,2, 9,3, a reszta już woda. Zaskoczyło cię, że środowisko MMA, dużo zawodników wypowiada się, no, że jesteś murowanym faworytem w tym pojedynku? Wiesz co, staram się tym jakoś za mocno nie chłonąć tego wszystkiego, po prostu jestem skoncentrowany na tym, co muszę zrobić. Umiejętności wiem, że mam wyższe i po prostu muszę to pokazać, a to, co mówią ludzie, to jest miłe, ale jednak staram się tego nie brać do siebie, bo jest robota do wykonania i muszę być bardzo skoncentrowany, bo tak jak powiedzieliśmy, Mariusz na pewno ma czym uderzyć. Dziękuję. Dzięki. Dziękujemy.